Tomek przygotował do wysłania dwie paczki. Jedna paczka ważyła 1,38 kg, druga paczka ważyła 720 g. Waga jednej paczki jest podana w kilogramach, a waga drugiej w gramach. Jaka jest łączna waga obydwu paczek w gramach? No to chyba wystarczy przeliczyć obydwie wagi na gramy, a potem je dodać i otrzymamy łączną wagę obydwu paczek w gramach. W sumie to waga drugiej paczki jest od razu podana w gramach, więc nie musimy jej przeliczać. Jaka jest waga pierwszej paczki w gramach? 1,38 kg. Kilogramy możemy pisać w skrócie. Małe K kilo i małe G gramy. To się równa. Tu mamy przelicznik. Jeżeli 1 kg równa się 1000 gramów, nie wiem czy wiecie, ale przedrostek kilo dosłownie oznacza 1000. Możemy to zrobić tak. Żeby z jednego kilograma 1 kg otrzymać 1,38 kg, musimy ten 1 kg pomnożyć razy 1,38. Jeżeli teraz przeniesiemy się na prawą stronę obydwu tych równań, to 1000 g również musimy pomnożyć razy 1,38 i w tym miejscu otrzymamy wtedy 1380 g. Gramy również możemy oznaczać w skrócie małą literą g. No i mamy wagę obydwu paczek w gramach. Możemy więc obydwie te liczby dodać i otrzymamy odpowiedź. 1380 gramów dodać 720 gramów to się równa 0, 10, czyli 0, tutaj jedynka, 4 plus 7 to 11, 1 plus 1 to 2, czyli łączna waga obydwu paczek wynosi 2100 gramów. Zróbmy jeszcze kilka podobnych zadań z przeliczaniem jednostek. Julia i jej koleżanki robią z papieru latawce. Na poszycie jednego latawca potrzebują kawałka papieru o długości 0,65 m. Jak długiego kawałka papieru w centymetrach będą potrzebować na zrobienie czterech latawców? W zadaniu powiedziane jest, ile potrzeba papieru w metrach. Na zbudowanie jednego latawca, a pytanie brzmi, ile potrzeba papieru na zbudowanie czterech latawców w centymetrach, czyli musimy przeliczyć jednostki. Po kolei na każdy latawiec dziewczyny potrzebują jednego kawałka papieru o długości 0,65 m. Żeby z jednego metra otrzymać 0,65 m w sensie matematycznym musimy 1 metr pomnożyć razy 0,65. Po lewej stronie, po stronie metrów w tych obydwóch równaniach, żeby 100 cm zamienić na liczbę centymetrów potrzebną do zbudowania jednego latawca, również musimy pomnożyć razy 0,65. 65 setnych razy 100 równa się 65 cm na poszycie jednego latawca. 0,65 m Papieru na jeden latawiec to to samo co 65 cm papieru na jeden latawiec. Ale mamy odpowiedzieć na pytanie dotyczące czterech latawców, a nie jednego. W takim razie musimy pomnożyć tę liczbę razy 4. 4 razy 5 równa się 20, 4 razy 6 równa się 24, dodać 2 równa się 26, 260 cm. Do zrobienia czterech latawców potrzebny jest kawałek papieru o długości 260 cm. I jeszcze jedno zadanie. Tym razem będziemy przeliczać objętości. Filip rozlał 5 litrów wody na dwa akwaria. Najpierw odlał 200 ml wody, potem pozostałą wodę rozdzielił równo pomiędzy dwa akwaria. Ile mililitrów wody Filip wlał do każdego z akwariów? Odpowiedź mamy podać w mililitrach. Przeliczmy w takim razie objętość wody, którą Filip miał na początku, z litrów na mililitry. Filip zaczął z objętością 5 litrów. Ile to jest mililitrów? Wiemy, że 1 litr to 1000 mililitrów. Jeżeli chcemy, żeby po lewej stronie równania było 5 litrów, to mnożymy razy 5. Po prawej stronie równania również chcemy mieć objętość pięciokrotnie większą. 1000 razy 5 to 5000 ml. Tyle wody miał Filip, kiedy zaczął rozlewać. Od tej objętości odlał 200 ml. Odejmijmy zatem tę ilość minus 200 ml, to nam daje 4800 ml. I to jest objętość wody, którą Filip rozdzielił równo pomiędzy dwa akwaria. W takim razie do każdego z akwariów trafi połowa tej objętości. Połowa z 4800 to 2400 ml. I do drugiego akwarium tak samo 2400 ml. Filip wlał do każdego z akwariów 2400 ml wody.